Dzień dobry, Reni Ferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Drodzy Państwo, i oficjalnie zaczynamy Vlogmas 2021. Słuchajcie, upolowałem jakieś jedzenie i teraz wracam do naszej vlogmasowej jaskini, która jeszcze nie jest udekorowana, ale dzisiaj nabierze świątecznego blasku. Także zaczynamy vlogmasy i bierzcie udział na Instagramie w naszych zadaniach specjalnych na święta. Każdego dnia będzie nowe zadanie, wbijajcie i bierzcie udział i razem z nami vlogmasujcie. Rafał za chwilę wróci do domku, a tutaj czeka na niego vlogmasowe śniadanko. Mamy pierogi z jagodami i kawę. Pierwszy raz w świątecznych kubkach. Vlogowe outfity gotowe, drodzy Państwo. Nawet jest na stopie. Podam pierogi. Cały rok na to czekam, żeby wpaść w pierogi jagodowe. Najwyższy czas odpakować pierwszy kalendarz adwentowy. Właśnie wyciągnęłam nasze najbardziej odjechane świąteczne kubeczki i losuję herbatki z kalendarza Irving. Być może pamiętacie, o tych stworkach mowa. Dum, 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 dum. To są kubeczki. Herbatka się parzy, a ja w przeciwieństwie do niej postanowiłam troszeczkę zmarznąć. Właśnie wyglądam na zewnątrz, niestety śnieg się roztapia. Ale tutaj jeszcze jest trochę bieli. Dziś rozgrzewamy się przy białej herbacie poziomkowej z mandarynką. W międzyczasie pakuję Rafałowi jedzenie do pracy, on też już się szykuje. No i myślę, że czas zabrać ze sobą już do pracy świąteczny kubek. Jeśli istnieje idealna vlogmasowa zupa, to pewnie jest to kapuśniak, właśnie jemy obiad. No i czas zajrzeć na YouTube'a, czy skoczyły już jakieś vlogmasy, bo niektórzy dzień wcześniej zaczynają. Znalazłam! Działa? Działa! Yes. Tylko, że odczepił mu się breloczek, w sensie nie można przypiąć, ale melodyjka działa. Przed chwilą nagraliśmy pierwszy dzień doberek, Reni Ferek. Yes. I tak się teraz będziemy witać w grudniu. Ścigamy właśnie na basen. Tak jest, ruszam do pracy, a myślałem nie. Rafał jest pracowitym elfem. Coś tam chciałem narobić hałasu, ale nie wiem. Pracy? No właśnie. Nie mam rymu dzisiaj. Rafał zaraz zaczyna dyżur, a ja później wpadam na basen na zajęcia. Teraz mam dwie opcje. Albo wrócić do domku, co mnie bardzo kusi. A druga opcja to kupić sobie wreszcie długie skarpetki, najlepiej jakieś świąteczne. Więc myślałam, żeby wyskoczyć do Pepco, bo teraz mam dużo stopek i mi kostki marzną moje stare, jak mam takie krótsze buty. Jedziemy, przy okazji skusiło mnie to, że będzie świąteczna oferta w Pepco. Ale pogoda nie nastraja już zbyt świątecznie.
wpadało, że przeszłam tylko kawałek, a już mam całą mokrą kitę, także jadę do domu się suszyć. Znalazłam tylko baterię i to jest bardzo ważny zakup, bo sobie uświadomiłam, że przecież nasze lampki zewnętrzne, ogrodowe i w domu też mamy właśnie działają na baterie i jeszcze jakieś chyba inne dekoracje również, więc mam zapas i mniejszych i większych paluszków. I wracam do domu, jest taka pogoda, że nie ma innego wyjścia, tylko trzeba sobie stworzyć taką bazę, w której się można schować po całym dniu albo nawet po 10 minutach na zewnątrz i musi tam być vlogmasowy klimat. Muszę wziąć sprawy w swoje ręce i zgrać muzykę świąteczną do samochodu, bo przez całą drogę w żadnym radiu nie grałeś jeszcze świątecznych piosenek. To zdecydowanie nie jest przyjemna pogoda na dekorowanie świąteczne ogrodu, więc wrócę tutaj, jak będzie sucho i przyjemnie. A póki co mam co robić, tutaj są kartony pełne dekoracji, także zaraz się zabieram za ozdabianie chaty. Nie zdążyłam pokazać swojej vlogmasowej stylówki, a już skoczyłam w domową wersję. Dzisiaj miałam na sobie sweterek, no później też go założę, jak będę wychodzić. Czerwoniutki i kolczyki, które dostałam od sercowniczki rok albo 2 lata temu, albo 3 lata temu? Być mogło tak być. Ale musiałam je zdjąć na mieście, bo miałam opaskę na uszy i jeszcze jak założyłam w sklepie maseczkę, to jak zdejmowałam, to myślałam, że uszkodzę albo swoje ucho, albo co gorsza kolczyki. Nie zabrałam się jeszcze za dekorowanie, ale wyciągnęłam już wczoraj nasz kalendarz ciuchcie i w tym roku zrobiłam sobie z niego kuferek na biżuterię właśnie. No i teraz już nie ma odwrotu, proszę Państwa, zabieramy się za dekorowanie domu. Przed chwilą rzuciła mi wyzwanie, codziennie jeden film świąteczny na Netflixie, aż do świąt. Wczoraj obejrzała Last Christmas i bardzo polecam, ja jeszcze nie widziałam. A teraz ogląda Święta na Alasce i ja właśnie do dekorowania domu zaraz sobie odpalę, bo oczywiście przyjęłam wyzwanie i rzucam wyzwanie również Wam. W świątecznych dekoracjach była jeszcze torba pełna ubrań świątecznych. Właśnie brakowało mi na pewno tak o jednym swetrze. Chciałam go dzisiaj założyć, a jeszcze go nie wyczerpałam, okazuje się. Start. Ten moment musiał nastąpić, mam totalny kryzys, wszędzie jest bałagan, a z dekorowania chaty wyszło przemeblowanie, bo wytachałam sama, nie wiadomo dlaczego i po co, wielki wieszak, który tutaj był. Mieliśmy go wystawiać z Rafałem dopiero jak będzie choinka, ale stwierdziłam, że jedziemy ze wszystkim, a teraz już nie mam siły. Niedługo lecę do pracy, także myślę, że mniej więcej w takim chaosie na jakiś czas to zostanie. Film świąteczny zmieniałam już 3 razy, bo okazało się, że Święta na Alasce kiedyś widziałam. Drugi film, który włączyłam, mnie nie wciągnął, a teraz... Nie, chciałam powiedzieć jaki tytuł, ale nie pamiętam, jak sobie sprawdzę, to Wam powiem. No i wizja się zmienia na okrągło, także no... No nie jest lekko, tak? No ciężkie vlogmasowe obowiązki. Właśnie jem obiad i jak wstanę od stołu, to już mi nie wystarczy czasu, żeby zająć się tym. Więc po prostu nie patrzę za siebie, tylko za chwilkę zacznę się pakować. I się wyprowadzam. Okej, spakowana, lecę na basen. Bye.
właśnie skończyłam pracę. Dzisiaj już bawiliśmy się w klimacie mikołajkowym. Mamy wielką, dmuchaną laskę cukrową i rogi renifera, na które się wrzuca kółeczkę i można wymyślać milion zabaw, nieskończoność, a dzieci wymyślają ich jeszcze więcej. Teraz pakuję się do samochodu i jadę do domku, który już miał być moją świąteczną oazą. Troszeczkę mi ręki brakuje, ale zamiast go udekorować, to na razie najbardziej nabałaganiłam. Chyba sobie z drugiej strony wrzucę rzeczy, więc muszę zrobić tam porządek i klimacik. A klimacik zrobię wieszając lampeczki, ale to jak sprzątam. Muszę wszystko w swoim czasie. Ach, no i muszę coś zjeść chyba najpierw. Rafał jeszcze ma dyżur, także jeszcze zostaje na basenie i później po niego przejeżdżam. To jest niezniszczalne. Już chyba drugi raz zapomniałam, piorąc sweter z Mikołajem, że tam jest pozytywka. Pozytywka, no muzyczka. I to działa. Przed chwilą dowijałam z pralki. Jestem w szoku. Właśnie się zorientowałam, że wpadam do domu tak naprawdę tylko na chwilę, bo zaraz będę musiała wyjść, żeby jechać po Rafała. Ale zrobiłam sobie herbatkę właśnie, ją parzę i może chociaż trochę uda mi się ogarnąć przestrzeń. Będę w domu na święta. Bardzo, bardzo spoko, taki kojący, przyjemny. Akurat, żeby się zrelaksować. Okej, jest zdecydowanie lepiej. Znowu widać dywan. Tu całkiem, nieźle. No będzie lepiej, jeszcze się tym zajmę. Przede wszystkim brakuje głównego elementu, czyli kurtyny, którą tak bardzo chciałam zawiesić, także jak wrócimy, to wszystko. Garnę prezenty, już są choinki, jeszcze nie ma. To też jest ciekawe. No to się nasiedziałam w domu, jestem z powrotem w samochodzie. Wzięłam ze sobą monitor i trapkę, kalendarz adwentowy dla rodziców Rafała. I właśnie, jadę zgarnąć Rafała z pracy. Wpadniemy na chwilę do Rafała rodziców i musimy odebrać paczkę. O, oksy mi parują, wspomagam się, bo znowu za długo nie spałam i ortosoczewki za długo nie działały, a poprzednia noc była całkowicie bez nich, bo padłam i zasnęłam bez. Paczki zapomniałam wcześniej odebrać, więc jeszcze musimy podjechać do paczkomatu. No dzień dobry, Reniferek. Właśnie podjechaliśmy pod paczkomat, a odebrałam je z pracy. Dobry wieczorek. No właśnie, i dlatego nie układa się rymów na bieżąco. Będzie w drodze korek, ale nie będzie korku. Nie wiem, bo jest późno. Odbieramy paczuszki. Jeszcze moim rodzicom podwieziemy kalendarz adwentowy. I jeszcze jestem padnięty. I chciałem wam też to powiedzieć. I jedziemy zaraz do domu. W samą porę przyszły akumulatory do Canona G7X. Idealnie na Vlogmas będzie zapas. Czas na wieczorną herbatkę i deser. Mamy tutaj lody czekoladowe. One są przepyszne. Przełożone do świątecznej miseczki. Będą smakować jeszcze lepiej. Ach, jeszcze jak ostatni mi herbatka, to dodam sobie miód. Rafał już sobie ją zabrał, bo bez dodatku będzie robił. A ja chyba jeszcze tu cytrynkę, może jakieś goździki. Zobaczę, co tu powrócę. Okaże się, czy było warto. Dam, już za chwilę zapali się tu świąteczna kurtyna. Może zgaszę światło? Dawaj. Poczekajcie, wy też. Pau. Może nie, w takim delikatnym półmroku. O, teraz pokażcie. Ostrość? Poczekaj, mam na ciebie ostrość, proszę bardzo. Kurtyna w górę. Ale pięknie. I to jest chyba kilka... Ja cię kręcę, ale ładnie. Fajnie. Pięknie. O, ten jest delikatny naga. Wow. Ale pięknie. Ale magia. Ale czas. Pięknie. Nie, ten za bardzo. Nie, ten nie. Albo stały. Ten piękny też. Proszę, w
cię kręcę. Cztery dychy, tyle szczęścia. Mhm. Odjazd. Piana. Ohoho. Ho. Do kurtyny dołożony był też pilot. Muszę się właśnie nauczyć obsługi, bo wtedy będzie można sterować z łóżka. Stały tu jest. Ten jest piękny też. Okej, umówmy się, to jeszcze nie jest efekt ostateczny, bo na pewno tutaj będą jeszcze drobne modyfikacje i sporo dekoracji jeszcze mamy w pudełeczkach, które, znaczy nie pudełeczka, tylko te dekoracje się pojawią przy ubieraniu choinki, bo właśnie są, jest dużo do zawieszania, jeszcze więcej lampeczek mamy, ale to po prostu przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, jest hit, a to również nie wiedziałam, że te balony są takie wielkie, one są z Tigera, no ale dobra, tak mniej więcej po kolei, łóżko już widzieliście wcześniej i bardzo dobrze, bo teraz jest pokryte praniem do złożenia i poduszki są dosłownie wszędzie. No tutaj taki kącik z lampeczką, latarenką od Natki. Tutaj miejsce na podgrzewacz muszę jeszcze włożyć. Pilocik do kurtyny. Tutaj pudełeczko z choinkami. Kremik. Oczywiście, nie ten. Ten świąteczny, czekoladowy. Kopertki mikołajowe i świąteczny skarb. Tutaj kącik Rafała, proszę Państwa, no tutaj się nie zmieniło jeszcze na tablicy wiele, jeszcze doczepimy kartki z zeszłych lat świąteczne, od Was również, tutaj będą na tej ściance drabince, a przy laptopie tak minimalistycznie jest świeca o zapachu grzanego wina z amuletu, myślę, że może jeszcze dzisiaj ją odpalimy. Jest kalendarz taki nietypowy, adwentowy, o właśnie mi się przewrócił i nie ustawiłam jeszcze. Proszę Państwa, 1 grudnia i tak sobie będziemy jechać przez całą drogę aż do 24. Lustro jest przepięknie przystrojone kurtyną, naprawdę bardzo, 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 bardzo mi się to podoba. Tutaj na parapecie pojawiła się lokomotywa. Pod ręką będę miała długopis vlogmasowy, świeczuszki i kominek z zapachem. Jest kwiatek, którego koniecznie muszę podlać. Playlista świąteczna, kolejna herbatka. No i tutaj kącik choinkowy. W tym roku myślimy nad czymś większym. I właśnie tutaj jest specjalne miejsce naszykowane na choinkę. Być może jeszcze pod koniec tego tygodnia się u nas pojawi, sorki, złapałam Was. No i to po prostu jest hit. Tutaj są, to nie są atrapy, to są prawdziwe prezenty, bo część już mamy, no i lepiej wyglądają już zapakowane chociaż w torby, niż gdzieś tam w pudełkach, bo pudełka również musiałam poprzemieszczać, żeby tutaj było miejsce. No i cieszę się, że tutaj odzyskaliśmy ten kąt wreszcie, bo to tak z czasem znikały. Najpierw ubrania, został wieszak i dzisiaj również wieszak wyniesiony został. Nie wiem, jak to zrobiłam do tej pory, Rafał też tak się nie dowierza. Balony są prześwietne, przegigantyczne, no tak jak już mówiłam, tu się nie będę zbliżać, bo są prezenty. Są skarpety, czekają na Mikołajki, także Mikołaju zapraszamy serdecznie, możesz padać. A, jeszcze dekoracje są również w pudełkach ogrodowe. Zdrówko! Bo, jeszcze cały ogródek trzeba przystroić. Tutaj chudy zmienił lokalizację, tak mi się idealnie tu wkomponował w ten zabawkowy kącik, także nasze to i story. Wśród kalendarzy adwentowych, do których za chwilę będziemy zaglądać, bo dzisiaj tylko herbatkowe odpakowaliśmy, a jeszcze mamy tutaj czekoladki, zdrapkę i żelki. A tutaj, tak jak mówiłam wcześniej, jest moja biżuteria świąteczna. Są też takie łapki, rękawiczki, które wisiały tutaj, ale ciągle spadają, jak otwieramy barek ze słodyczami, a robimy to często, więc to nas będzie denerwować. Tutaj są stempelki świąteczne, jeszcze nieużywane. Dostaliśmy je w tamtym roku od sercowników i musimy wymyślić jakieś bardzo fajne zastosowanie. Na pewno będziemy chętnie używać. Tutaj się zbliżamy do Rafała. Rafał również jest przystrojony znowu w świąteczny sweterek księcia. I grasz, masz tam jakąś zimę też, czy nie? Nie, w Japonii tu jest. No tak, bardziej inne klimaty tam miałeś. Tutaj się pojawił pudełko, które stały wcześniej. No to w sumie dzisiaj też tak pada u nas podobnie. Poisencja się tu znalazła koło naszego
liska szarego i pudełka, w którym też są prezenty jeszcze nie zapakowane. Dzwoneczek vlogmasowy do subskrybowania i kliknięcia właśnie tego dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia. Tutaj są nasze uschnięte kaktusy, bo tacy jesteśmy zdolni. Jest renifer, w którym miała się pojawić poesencja. Niech jest to piękne. Prawda? Pokaż na te kaktusy. I one tak z nami jeżdżą. Bo prawda jest taka, że my przemijamy i umieramy i widniemy na końcu jak te kaktusy właśnie. Nie powinny tak piętnąć, ale... pamiętać o przemijaniu. Dobra. I one z nami wędrują od Szczecina po Gdańsk i są z nami zawsze. Tego dostałam od Rafała, jak się kiedyś poprzytykaliśmy i przyszedł do mnie z różowym kaktusem. I po prostu tego akurat nic nie zniszczy. Tu jeszcze były trzy inne i już musiałam je wyrzucić niestety. Ten już też coś tak... Dobra, to jest świąteczny odcinek, tak? Już wystarczy tego przemijania. Przewińmy to. Renifer jest doniczką. Upolowałam go w Lidlu w tamtym roku. I miała tu być poesencja, ale jest za duża i musiałam ją wsadzić w osłonkę jednak, bo mi się zechciało takiej pięknej, ozdobnej, bogatej, a były mniejszej, by się zmieściły, ale już tak, już machnijmy na to ręką. Pranie również świąteczne, fartuszek i swetry suszą się na koloryferze, tutaj jeszcze suszarka poszła w ruch i zaraz dorzucam kolejne pranko. No i nasz kącik kuchenny na razie wygląda może nieco przytłaczająco, ale jest renifer, są cztery renifery łącznie, jest zapach, który przed chwilą aktywowałam, zapach sosny, sosnowy, jak widać jest sosna, wszystko jakby się zgadza. Tutaj są nasze kalendarze herbatkowe i taka fajna tablica, to jest taka plansza naklejana. Marzę o i tutaj my to dopisywaliśmy i do świąt zostało, zaraz będzie trzeba uaktualnić, tak? Tutaj są niezmyte jeszcze kubeczki świąteczne, których też będziemy używać po pozmywaniu. Tutaj są naszykowane świąteczne słomki. Absolutnie fantastyczne kubeczki bałwankowe na zimne napoje i choineczka, która nas tutaj troszeczkę doświetla. Tradycyjnie czas zajrzeć do kalendarza adwentowego. Już wyhaczyłam jedyneczkę. Gdzie ona się zaczyna? O, to są takie duże okienka. Ole, okno. Nie spodziewałam się, że akurat, naprawdę, co my tu mamy? Takie klasyczne chyba. Mieliśmy. Haribo. Ej, jeszcze nie sprawdziliśmy, czy ten kalendarz rzeczywiście świeci w ciemności. Ja w ogóle kocham kalendarze adwentowe. Ja w całym moim życiu nie pominęłam ani jednego roku. Zawsze miałam kalendarze i... O Jezusie. I szukaj jedynki. Mam jedynkę. I zawsze pilnowałam okienko po okienku każdego dnia. A ja zawsze żerałem cały naraz. Jakim wy typem jesteście? Dajcie znać. Dzisiaj na Instastory pokazujemy swoje kalendarze. Tak jak motor trzeba zimą najpierw na sanie, to tak samo właśnie to są sanie. Dobra, Rafciu. Teraz tutaj szukamy. To pierwsze. Numer jeden. Ja znajdę. Ja już znalazłem, Maciej. Damy jeszcze radość. Otwieraj. Po prawo jest otwarte. O nie, ja się boję o moje paznokcie nowe. Przepraszam bardzo. Kim da mi takie piękne. Proszę bardzo. O, jaki misiu. Bardzo ładny lint. Cześć, misiu. Taki królewski miś. Chciałam powiedzieć, że będzie na jutro do kawy, ale pewnie zaraz tak, cię zjemy. Gówno, długo nie pożyjesz. Dobra, teraz. Gdzieś tu miałam monetę i nie wzięłam. A boję się o moje paznokcie, tak jak nie mówiłam. Wiem. Ale no, dla tych milionów warto zaryzykować może, nie? Zwinałeś mi zeta, tu dlatego tu przeskoczyłeś. Tak, to wszystko ja siedzę przed konsolą i zwijam pieniądze. Wiedziałam. Zwracam honor, znalazłam moją złotóweczkę. Chociaż nie pamiętam, co ja powinnam zdrapać, żeby wygrać. W sensie, jakie są zasady. Zdrap pola gry, biora, znajdź prezencik i wygraj przypisaną do niego kwotę. Uż, gdyby to był prezencik, no to byśmy mieli milion 1 grudnia. To co to bywał za vlogmas bogaty? Melduję się w moim centrum dowodzenia, zawijam się w kocyk i siadam właśnie do montowania dzisiejszego vlogmasa. Obrusu się musiałam pozbyć, bo go poplamiłam kolacją. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wykonali już pierwsze vlogmasowe zadanie. Zachęcamy do dalszej zabawy na Instastory. A oto wasze kalendarze adwentowe, przepiękne.
Zaraz wklejamy kolejne zadanie, także bądźcie z nami na Instagramie. No jest już troszeczkę po trzeciej, w zasadzie przed czwartą, ale już przynajmniej kończę montować vloga. Jeszcze ten klip musi z aparatu się przenieść prosto do programu. Wyrenderować musimy vloga i zrobić miniaturkę, opis taki. To już można ewentualnie rano, ale chyba wolimy teraz i zaplanować, żeby wskoczyło, zanim jeszcze my się obudzimy. Ta kurtyna naprawdę tutaj daje cały, pełen efekt. Robi robotę, jeśli chodzi o dekoracje i w sumie na cały rok. Chyba na cały rok. Świetnie się może sprawdzić. Można gasić. Tak jest, link wrzucam do opisu. Jeszcze ostatnia herbatka i kładziemy się spać. Dziękujemy pięknie za oglądanie pierwszego vlogmasa. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze, do zobaczenia jutro. Pa, pa.